Witamy Państwu, stadion Tofika Bahramowa. Tutaj Lech po 17 latach nieobecności w Pucharze Europy rozpoczyna batalię o piłkarski raj, o Champions League z Baku, z Azerbejdżanu. Witają Państwa. Roman Kołtoń. Mateusz Borek. No niesamowite, proszę Państwa, warunki atmosferyczne. To jest tropik, to co tutaj zastaliśmy nad Morzem Kaspijskim. Zresztą no, widoczne jest to morze w tej chwili z naszego stanowiska komentatorskiego. Widzimy na biało dzisiaj Lech Poznań, na niebiesko drużyna gospodarza, więc składy obydwu zespołów. Jeśli chodzi o drużynę mistrza Polski, w bramce z numerem 27 Krzysztof Kotorowski, w linii obrony numer 23 Marcin Kiku, 22 Grzegorz Wojtkowiak, 19 Bartosz Bosacki, z numerem drugim zagra Przemysław Gancarczyk. Nie może grać dzisiaj Manuel Arboleda. Jego eliminuje uraz. W linii pomocy 21 Iniat, 6 Bandrowski, 17 Peszko, 14 Sztilić, z numerem 10 Kribec i z numerem 18 Artur Wichniarek. Natomiast gruziński szkoleniowiec Kahaber Tschadadze, którego w tej chwili oglądamy, postawił na następujących piłkarzy. W bramce z numerem 42 Lomaja, w linii obrony od prawej strony zagrają 18 Kandelaki, z numerem 15 Lewin, z piątką Żelew, z numerem 88 Mdżawanidze. Druga linia to 19 Odikadze, 13 Czerwenka, 8 Czertoganow, z numerem 6 Krugłow, z numerem 17, z 14 zagra Złatinow i wysuniętym piłkarzem jest dobrze znany z występów w polskiej lidze Robertas Poszkus, on z numerem 32. Już szwajcarski arbiter Sascha Keber rozpoczął rywalizację w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. No i mamy zagranie ręką Gruzina Odikadze. Odikadze ewidentnie zagrał ręką, no tutaj czujność musi zachować Seweryn Gancarczyk. Około 6 tysięcy kibiców na stadionie Tofika Bahramowa. Jest także grupa sympatyków z Poznania. Część z nich podróżowała wspólnie z drużyną, także klubowym managementem, sektorem VIP-ów. Natomiast no, też byli tacy, którzy z przesiadkami, podróżując nierzadko 30-40 godzin, przyjechali tutaj do Baku, do dalekiego Azerbejdżanu, by obejrzeć drużynę mistrza Polski na żywo w batalii o Champions League. No na pewno Lech ma też doświadczenie wyprawy sprzed 2 lat. Wówczas zmagał się jeszcze o Puchar UEFA. Tutaj też zagrał w rundzie kwalifikacyjnej i wygrał to spotkanie 1-0 z Hazarem Lenkoran. Ten mecz tutaj się odbył na tym stadionie Tofika Bahramowa. Później w rewanżu było 4-1 dla Lecha, prowadzonego wówczas jeszcze przez Franciszka Smuda. Trzecia rywalizacja Lecha Poznań z drużynami z Azerbejdżanu. Wygrywał Franciszek Smuda z Hazarem. To, o czym mówisz, wygrywał także w Pucharze Intertoto Czesław Michniewicz. No teraz to jest warunek podstawowy dla Lecha Poznań, przejść tę drugą rundę kwalifikacyjną. Trzecia runda, nawet nieudana w kwalifikacjach Champions League, ona zawsze daje możliwości grania dalej, czyli kwalifikacje Ligi Europy. Natomiast no to jest fundament w tej chwili, by Lech istniał jesienią w europejskich pucharach. Uwaga, teraz pierwsza akcja gospodarzy. Zablokowane to uderzenie Czecha Czerwenki. Szansa na kontrę dla drużyny Lecha. Jest Sztilić po lewej stronie, Kriwec. Też za akcją podąża Peszko, już pod obrońcami rywala jest Artur Wichniarek, ale Lech jednak spokojnie przez środek. Iniacz, cały zespół drużyny mistrza Azerbejdżanu, cofnięty na własną połowę boiska. Teraz ładnie Lechici, Kribec do Wichniarka, Wichniarek ostry kąt, ale to uderzenie bardzo nieudane. Tak trochę na wiwat, to jest jego pierwszy oficjalny mecz w barwach Lecha, dwukrotnie zagrał w sparingowych spotkaniach. Ktoś niespodziewanie pojawił się w Lechu. No, Lech już przygotowywał się w Austrii, dołączył do drużyny. Trochę to utrudnia sytuację zawodnikowi, który na pewno jest wartościowym napastnikiem. Udowadniał to w Niemczech przez lata. To jest trzeci z Polaków snajper w historii Bundesligi. Aktywny w tych pierwszych fragmentach meczu Odikadze. Teraz potraktowany bardzo ostro Seweryn Gancarczyk. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. To jest właśnie to wejście ostre napastnika Robertasa Poszkusa, piłkarza, którego pamiętamy z występów w Widzewie Łódź, w Polonii Warszawa, ale też później no całkiem udana kariera. Występował w Kryli Sowietow Samara przez 3 sezony, strzelił 24 bramki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Rosji. Zagrał także kilka meczów w Zenicie Sankt Petersburg, tam zdobył 3 gole. No i teraz ten 40-ponadkrotny reprezentant Litwy gra w drużynie mistrza Azerbejdżanu. Peszko
Zagranie do Wichniarka, ten przepuścił. Krivec, Lomaja, no to była pierwsza naprawdę wspaniała sytuacja drużyny mistrza Polski do objęcia prowadzenia. No świetne podanie, przecież to trio Peszko, Sztilicz i Krivec, ona pracowała na Roberta Lewandowskiego, on strzelił 18 bramek w poprzednim sezonie, teraz będą pracowali na Wichniarka, ale przecież oni też są bramkostrzelni, tutaj piłki nie opanował Wichniarek, był przy niej Krivec, ale dobra interwencja gruzińskiego bramkarza. Już zespół z Azerbejdżanu, Odikadze do środka, Czertoganow. No, teraz zaryzykowali obrońcy Lecha Poznań. Ruszyli, złapali na spalonym Robertasa Poszkusa. Oto właśnie na państwa ekranach Litwina. Za chwilę zapewne zobaczymy sobie powtórkę. Sasza Kewer, jak mówiłem, arbiter główny. Tak, tutaj widzimy, że wyraźnie spalony na liniach Davis. De Taranti, a także Eddie Kaufmann, Bruno Krusen jest dzisiaj sędzią technicznym. Cała czwórka arbitrów ze Szwajcarii, Krivec. Warto może przypomnieć te mecze sparingowe. Pierwszy sparing jeszcze w Poznaniu z Rosenborgiem Trondheim. To było 26 czerwca. 1-1 wartościowy rezultat. Później sparingi ze Slovanem Bratysława. Bezbramkowy wynik. Partizan Belgrad. Zwycięstwo Kolejorza 1-0 po bramce Peszki. No i dwa przegrane sparingi. Z Dynamem Zagrzeb 1-2. Bramka Bosackiego z rzutu karnego. Faulowany był Kikut. I porażka ze Slavią Praga 0-2. Trochę niepokojąca. 7 lipca, no ale można powiedzieć też, to był czas ciężkiego treningu. Teraz powinna przyjść świeżość, teraz powinna przyjść szybkość, powinny być te elementy piłkarskie ćwiczone w większym stopniu niż to było na zgrupowaniu w Austrii. Na pewno niepokojącą informacją jest ta z meczów kontrolnych, że tylko jedno zwycięstwo. Też mało bramek strzelonych przez drużynę Lecha Poznań, natomiast to, o czym mówi trener Jacek Zieliński, po pierwsze podkreślał, że te nogi są ciężkie, że ta świeżość ma przyjść na ten pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej, a po drugie, no z całym szacunkiem dla mistrza Azerbejdżanu, to wydaje się, że każdy z tych drużyn, z którym Lech potykał się w meczach kontrolnych, jednak reprezentuje wyższą klasę sportową. Z autu rozpoczyna drużyna mistrza Polski, Gancarczyk do Sztilicia, Wichniarek. Zablokowane jednak to odegranie piłki przez napastnika Lecha Poznań, Krivec. Wichniarek pasuje do tego systemu Lecha, zobaczmy tę akcję. Dobra interwencja Wojtkowiaka, spóźnił się teraz Gancarczyk. Jest Odikadze, czterech zawodników drużyny gospodarzy w polu karnym. Jeszcze podanie do Czertoganowa, ale dobry powrót Krivca. Gancarczyk od razu tam naciskany przez 14-krotnego reprezentanta Gruzji. No tak analizowaliśmy dokładnie zestawienia tych czołowych klubów Ligi Azerbejdżanu. Trzeba powiedzieć, to jest taka wieża Babel, międzynarodowe towarzystwo. Są piłkarze z Litwy, Gruzji, Brazylii, Portugalii, Gruzji. Także no jest także Łotysz Karsons, dobry snajper, dzisiaj siedzący na ławce rezerwowych. Także międzynarodowe towarzystwo zjeżdża tutaj nad Morze Kaspijskie, żeby zarabiać na życie grając w piłkę. Stosunkowo dobrze płacą, to jest oczywiście kraj, gdzie jest ropa naftowa, 3-milionowa metropolia, a tutaj jeszcze raz widzimy bardzo dobry powrót Krivca. Wcześniej nie trzymał linii, też nie patrzył na skrzydłowego Interu Baku, Seweryn Gancarczyk. Czerwenka. Teraz niedokładne zagranie doświadczonego Czecha. Trenerzy Lecha Poznań komplementowali, jakby mówiąc o sile drużyny z Azerbejdżanu, środkowych pomocników, a więc doświadczonych Czecha Czerwenkę, także byłego reprezentanta Azerbejdżanu, Czertoganowa. No też zwraca uwagę klasa sportowa bramkarza Lomai. On występował w wielu dużo lepszych klubach, chociażby Spartak Moskwa, Chimki, Karsta i Siena, Karpaty Lwów. No to jest absolutnie podstawowy bramkarz swojego klubu i reprezentacji kraju. 45 meczów w narodowej reprezentacji zagrał, mierzący 193 cm wzrostu, Georgi Lomaja. No to właśnie on na państwa ekranach. 8 minuta spotkania, bez bramek w Baku, w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Lomaja. Tak troszeczkę może na wyrost usłyszeliśmy hymn Champions League przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Wiemy, że te mecze ambicje drugiej czy trzeciej rundy jeszcze nie cieszą się, powiedziałbym, takim zainteresowaniem UEFA. Nie ma jeszcze tego właściwego brandingu, natomiast no tutaj oczywiście Baku i kibice Interu
żyją jakby samą nazwą, że to są kwalifikacje Champions League. No tak, tylko nie jest to najbardziej popularny klub. To jest klub, który stał się zawodowym klubem zaledwie 6 lat temu. Teraz jest w rękach bułgarskiego właściciela, który też tutaj prowadzi różne interesy. Ma bank. On sam obawiał się tą konfrontację z mistrzem Polski. Zobaczmy tę akcję. Zobaczmy. Odikadze znów. Bardzo dobra akcja Gruzina. Wybijają obrońcy Lecha. Jeszcze raz Odikadze. Tym razem dobrze ustawił się Gancarczyk. Krivec. No ale teraz nie cofają się zawodnicy mistrza Azerbejdżanu. Oni stanęli wysoko na połowie Lecha, już tę piłkę odzyskali. Niedokładne zagranie Bułgara z Łatinowa. Bandrowski i Iniacz na prawą stronę. Tam dużo wolnego miejsca ma Kikut, tyle że to zagranie jednak Serba do prawego obrońcy Lecha dokładne nie było. Oczywiście inaczej byłaby zestawiona ta defensywa Lecha Poznań, gdyby mógł grać Manuel Arboleda. Wtedy on by występował na środku defensywy z Bosackim. Na prawej stronie grałby Wojtkowiak, po lewej stronie Gancarczyk. Natomiast no, zmagał się od kilku dni z urazem. Kolumbijczyk zdecydowano, że jednak nie jest w stanie zagrać w dzisiejszym meczu i nie ma go nawet wśród piłkarzy rezerwowych. Przetrzymuje piłkę Wichniarek do Krivca. Krivec, tylko czterech zawodników Lecha na połowie gospodarzy. Teraz dołączył do nich także Bandrowski. Bandrowski do Peszki. Mdżawanidze. Uderzył z powietrza Sławomir Peszko, ale jednak nad bramką Lomaj. No, ciekawi jesteśmy, jak wytrzymają Lechici te warunki atmosferyczne, bo my oczywiście możemy mówić, że przygotowywali się w bardzo wysokich temperaturach na zgrupowaniu w Austrii, że też w Polsce w tej chwili jest bardzo ciepło, natomiast proszę nam uwierzyć, tutaj wilgotność powietrza i to 35 czy 37 stopni w Baku to jest zupełnie inne, to są zupełnie inne stopnie niż chociażby u nas w Polsce. Teraz zagranie z Łatinowa. Lech niepotrzebnie oddaje inicjatywę. Bandrowski, Iniacz, a przede wszystkim Krivec, Szlilicz i Peszko. To są piłkarze bardzo dobrzy technicznie, którzy no, powinni tutaj od początku dyktować warunki gry. Lech potrafi grać na wyjazdach, potrafi wysoko wygrywać. Zobaczmy. No, tutaj próbował strzelać z środka boiska pomocnik Interu Baku. Nie dał się zaskoczyć Kotorowski. Gancarczyk. Od razu podchodzi Odikadze, Bandrowski, pokazał się Krivec, jest Iniacz, Bandrowski, Krivec, ruszył Gancarczyk, został na własnej połowie Krivec, bardzo ładne odegranie Sztylicza, ten do Wichniarka, jeszcze raz Sztylicz, Peszko, świetna okazja i broni Lomaja, no to była naprawdę świetnie przygotowana i zagrana bardzo dokładnie akcja przez podopiecznych Jacka Zielińskiego. Zabrakło tylko lepszego sfinalizowania tej akcji. Po trójkącie świetna technika Sztylicza, też dobre zachowanie Artura Wichniarka, który odegrał tutaj piłkę. Sztylicz też z pierwszej, Bośniak, no i tam w swoim stylu szarżował. Taki fighter moim zdaniem Lecha, tak przynajmniej było w poprzednim sezonie. Peszko. Dośrodkowanie Krivca, wróci piłka do Białorusina, cały czas nie wychodzą z własnego pola karnego Azerowie. Jeszcze jeden stały fragment gry dla drużyny Lecha Poznań, tyle że tym razem będzie to wrzut piłki z autu. Już rozpoczęli, Krivec do Kikuta. Jeszcze raz oglądaliśmy powtórkę Peszki. Natomiast co do stałych fragmentów gry, to jest też broń, którą powinien Lech wykorzystać w tej konfrontacji, w tym dwumeczu z Interem Baku. Tak było zresztą w rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej z Friedrichstadt. Wówczas już prowadził zespół Jacek Zieliński. To był jego pierwszy oficjalny mecz w barwach Lecha na początek poprzedniego sezonu. Zwycięstwo 6-1 na wyjeździe w Norwegii i wówczas 4 bramki padły po stałych fragmentach gry. Z tym, że 2 gole strzelił Arboleda, którego dzisiaj brakuje z powodu kontuzji. Rozpoczyna z za linii bocznej boiska znów drużyna Lecha Poznań. Kikut, pokazuje się Peszko. Obok niego był Krugłow. Tymczasem Iniacz, Krivec.
Jeszcze raz Iniacz na wolne pole, włączenie się do akcji ofensywnej Seweryna Gancarczyka. Gancarczyk po lukarnym Wichniarek, także Peszko, płaskie zagranie do Sztylicia. Jeszcze Krivec przekładał na lewą nogę i teraz zdołali zablokować go Azerowie. Na desancie w zespole gospodarzy tylko Poszkus, ale teraz już rusza za nim trójka piłkarzy. Prosty błąd, Wojtkowiak, Kikut, Peszko. Wciąż Lech przy piłce, jest Wichniarek. Obok niego był przed chwilą stoper reprezentacji Azerbejdżanu Lewin, znów Krivec. Szuka sobie cały czas Białorusin miejsc w różnych sektorach boiska, pokazuje się, jest aktywny. Jeszcze raz Krivec, Wichniarek, ależ był bliski dojścia do piłki napastnik Lecha Poznań, ale to jest kolejna dobra akcja drużyny mistrza Polski. Tak, to jest metoda, gra kombinacyjna, gra skrzydłami, pokazywanie się na pozycję. Ta technika jest po stronie piłkarzy Lecha Poznań. Krivec tym razem atakował z prawego skrzydła. To pokazuje wszechstronność Białorusina, który w Champions League już grał w barwach Batę Borisów. Rozpoczynają gospodarze Mdżawanidze. Jeszcze raz Mdżawanidze. To wybicie Gruzina jednak bardzo niedokładne. Wojtkowiak i Kotorowski. Na razie wygrywa rywalizację z Jasminem Buriciem. Też Buric no nie pomógł sobie występując w sparingu, kiedy to no zdaniem trenerów mógł zachować się zdecydowanie lepiej przy dwóch bramkach zdobytych przez drużynę Dynama. I być może stąd dzisiaj decyzja trenera Jacka Zielińskiego, żeby jednak w tym bardzo istotnym spotkaniu w bramce Lecha występował Krzysztof Kotorowski. Odegranie Wichniarka do Bandrowskiego. Ten bardzo niedokładnie. Gancarczyk nie ryzykował. Wybita piłka w aut. Musi teraz wracać na swoją pozycję, bo miał ochotę szybko rozpocząć grę za linii bocznej boiska od Ikadze. Ostatecznie jednak już ustawiony pod polem karnym od Ikadze, a grę wznowi Ilia Kandelaki. To jest jeden z nowych piłkarzy drużyny mistrza Azerbejdżanu. Piłkarz, który ma za sobą występy w lidze austriackiej. 60 meczów w barwach Szturmu Graz. Nowym zawodnikiem jest też Krugłow, Estończyk, występujący do tej pory w Neftchi Baku, też w przeszłości mający na swoim koncie występy w Torpedo Moskwa. Właśnie Krugłow, Czertoganow, Mdżawanidze. No, ale nie ma co ukrywać, myśli o awansie do Champions League, aczkolwiek wiele rzeczy nie jest takich łatwych, nawet po sprzedaży Roberta Lewandowskiego, nawet po uzyskaniu tej sumy transferowej sięgającej 4,5 miliona dzisiaj euro, ale ona prawdopodobnie będzie zwiększona, bo tam będzie wypłata w przypadku awansu jeszcze Borussii Dortmund do Ligi Europejskiej. 250 tysięcy euro plus mecz, cały dochód z tego spotkania w Poznaniu z Borussią Dortmund na konto Lecha. To pozwoli zarobić na transakcji najlepszego piłkarza polskiej ligi około 5 milionów euro. To są znaczące pieniądze. Z drugiej strony Lech też ostrożny na rynku transferowym. Długo trwały rozmowy. Lech chciał napastnika Ruchu Chorzów młodziutkiego. To było zgodne z filozofią klubu. Sobiecha Ruch z kolei chciał sprzedawać w pakiecie. Sobiecha z Sadlokiem, trwały negocjacje, ta suma odstępnego sięgnęła 5,5 miliona złotych, no ale mówi się o tym, że Ruch ma wyższą ofertę ze strony Polonii Warszawa, około 6 milionów złotych. Poza tym Polonia może czekać, Polonia nie gra w pucharach, jakby czekała na to, że ci piłkarze zagrają w barwach Ruchu, dopóki będzie trwała ta przygoda pucharowa, ta Puk w lidze europejskiej. Natomiast no Lech chciał mieć zawodników, którymi mógł dysponować już teraz w tych trzech pierwszych rundach. W drugiej rundzie, w przypadku trzeciej awans do czwartej rundy oznacza tak zwaną fazę już play-off Champions League. Jeśli z tej rundy byłby awans, to jest grupa Ligi Mistrzów. Jeśli nie, to grupa już Ligi Europejskiej. No a to co mówił Mateusz, kluczowym jest ta runda. Jeśli się awansuje do kolejnej, to nawet porażka w kolejnej nie zamyka, nie kończy pucharowej przygody. Jest czwarta runda Ligi Europejskiej.
Zobaczmy, tymczasem Azerowie poszkus, ależ teraz przysnęli obrońcy Lecha. No i najlepsza jak na razie sytuacja drużyny gospodarzy. 18 minuta, zdobywca 12 bramek w zeszłym sezonie Robertas Poszkus, który zajął trzecie miejsce w gronie najlepszych snajperów ligi. Na pierwszym miejscu był Kulijajew ze Standardu, na drugim Dorosz, no i na trzecim Poszkus. Zobaczmy, niepilnowany na szóstym metrze, tutaj kompletny brak komunikacji między Posadzkim, Wojtkowiakiem, też tutaj schodzącym do środka Gancarczykiem, który oderwał się w ostatniej chwili od Odikadze. Na szczęście dla drużyny mistrza Polski niedokładnie strzelał Robertas Poszkus. Zwracając do tej polityki transferowej, ty nazywasz ją ostrożną, ja pozwolę sobie na to, żeby powiedzieć dalej. Na razie Lech jest bardzo pasywny na rynku transferowym po sprzedaży Roberta Lewandowskiego, bo w zasadzie no, przewinęły się te nazwiska: Sadlok, Sobiech, Rudnews, Songo, Kleo, Kokoszka, Kowalczyk, Janczyk, Barbarić, no i praktycznie pozyskano tylko na zasadzie wolnego transferu Artura Wichniarka, i to też w momencie, kiedy już Lech był po kilkunastu dniach treningu, a więc Wichniarek nie mógł od pierwszego treningu uczestniczyć w zajęciach z drużyną Jacka Zielińskiego, no i pozyskano zdolnego młodego Jacka Kiełba z Korony Kielce. Także tak, tych przymiarek było sporo, natomiast no, sukcesów na razie transferowych za dużo na bułgarskiej nie jest. Bardzo ciekawy zawodnik, przewidywany na pozycję Sławomira Peszki, no nie ma co ukrywać. Cały czas silniejsze ligi potrafią kusić polskich piłkarzy. Zobaczmy, skakał do tej piłki Wichniarek. Mówiło się też, trzeba to podkreślić, długo, bardzo długo o odejściu Sławomira Peszki, który ma w swoim kontrakcie z Lechem bardzo korzystną klauzulę, 400 tysięcy euro. Propozycje były, Wolfsburg, Panathinaikos, ostatecznie piłkarz został w Lechu. Ta klauzula została, ale Lech jakby pogodził się z pozostawieniem tej klauzuli, uznając, że Peszko potrzebny jest tu i teraz, na te najbliższe pół roku, aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, ewentualnie do Ligi Europejskiej. Poszkus. Peszko w tamtym sezonie 8 bramek, 10 asyst, no obok Roberta Lewandowskiego. To był naprawdę as tej drużyny, prawdziwy fighter. Sztylić uciekł teraz na skrzydło Wichniarek, jeszcze tam oskrzydla go Peszko. Peszko, Wichniarek i Krivec już w polu karnym, wciąż Peszko, będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Był bardzo blisko całej sytuacji Sasza Keber, no i teraz zobaczymy, jak to rozegrają. Jest przy piłce już Semir Sztylić, to jest ta indywidualna akcja Peszki, która przyniosła stały fragment gry drużynie mistrza Polski. Też tam pojawił się w okolicach piłki Peszko, także Seweryn Gancarczyk. To zobaczymy, jakie rozwiązanie wybiorą tym razem podopieczni Jacka Zielińskiego. 21 minuta, czas tutaj na, powiedziałbym, spuentowanie swojej przewagi z tych pierwszych 20 minut, bo mieliśmy jedną sytuację Poszkusa, ale też trzy dobre akcje Lecha i jedną naprawdę wyśmienitą sytuację, kiedy to wspaniale wybronił Lomaja. No to zobaczmy, Semir Sztylić, odbita piłka od muru i będzie rzut rożny. Powiedziałbym, w tych pierwszych 20 minutach Peszko aktywny, Sztylić też, niezły Krivec i Wichniarek. To jest ważny dla niego mecz, żeby pokazał zespołowi, że ten może na niego liczyć, że pomoże temu zespołowi po odejściu Roberta Lewandowskiego. On nieźle wygląda w grze kombinacyjnej, pokazuje się na pozycjach, miał już okazje bramkowe, zobaczymy jak będzie dalej. Sztylić, dobre dośrodkowanie, ale od bramki rozpocznie Lomaja. No nie potrafili tego dokładnie sfinalizować Lechici, widzimy na naszych ekranach Marcina Kikuta, chyba sam się nie spodziewał, że zagra dzisiaj w pierwszym składzie, ale jednak jest w jedenastce wobec tego urazu Manuela Arboledy. No, Andrzej Grajewski, on w zasadzie cały czas czarował media, mówiąc o transferze Wichniarka do Unionu Berlin, do drużyny drugiej Bundesligi, a tymczasem gdzieś ta umowa z Lechem załatwiona błyskawicznie. No i Artur Wichniarek będzie próbował jeszcze coś ugrać, będąc piłkarzem po 30, piłkarzem ukształtowanym, piłkarzem, no, któremu może w Hercie Berlin nie wyszło, natomiast te statystyki bramkowe w innych zespołach były naprawdę znakomite. No, dzisiaj analizowałeś Sportbild, okazuje się, że jest trzecim Polakiem, jeśli chodzi o skuteczność w Bundeslidze w historii. Tak, artykuł akurat tam a propos Lewandowskiego, który jest przyjmowany jak gwiazda, ma być naprawdę rewelacją tego sezonu. Najlepszy z Polaków Jan Furtok, który grał dziś z trenerem Interu Baku, Chadadze, w Hamburger Sportverein. Eintracht Frankfurt grał właśnie z nim w Hamburger Sportverein. Eintracht strzelił 60 bramek w Bundeslidze, 56 bramek strzelił Andrzej Juskowiak, a więc trener napastników dzisiaj Lecha Poznań.
No a Artur Wichniarek, 49 bramek w Bundeslidze, do tego warto przypomnieć 38 bramek w drugiej Bundeslidze. Dwukrotnie był królem strzelców drugiej Bundesligi, a więc naprawdę to nie są złe bilanse w Niemczech. Ten ostatni sezon trochę zakłamuje prawdę o Wichniarku, bo on wcześniej w trzech sezonach w Arminii Bielefeld w pierwszej Bundeslidze strzelał po 10 i 13 bramek, a więc to był naprawdę wartościowy strzelec w barwach Arminii Bielefeld. Cofnięty teraz na własną połowę boiska cały zespół Lecha Poznań. 24 minuta, rozpoczynają od rzutu wolnego Azerowie. Zagapili się lekko Lechici. Tutaj stworzyła się szansa rozegrania tej akcji. Krugłow. Jeszcze nie koniec. Bardzo teraz ładnie z Łatinow. Kotorowski z trudem, ale jednak ma piłkę w rękawicach, a więc w dalszym ciągu bez bramek na stadionie Tofika Bahramowa. Takie uśpienie, powiedziałbym, Lechitów przy tym stałym fragmencie. Wydawało im się, skoro jesteśmy wszyscy na własnej połowie, a ten rzut wolny jest wykonywany praktycznie ze środka boiska, to też nic się nie stanie. Dobre takie prostopadłe zagranie po ziemi. Później indywidualna klasa Bułgara z Łatinowa. 6 bramek w zeszłym sezonie byłego piłkarza Dynama Mińska, także Liteksu Łowecz. To był kiedyś naprawdę utalentowany piłkarz Bułgarii. Grał w reprezentacji U21. No, w seniorce, w kadrze już swojego miejsca nie zaznaczył, natomiast no, widzimy, że cały czas jednak umiejętności spore. Krugłow, przy nim Kikut, Wojtkowiak. Każde takie oddanie inicjatywy przez Lecha kończy się groźnymi sytuacjami, bo to była groźna sytuacja. Strzał z dystansu, ale ta piłka skozłowała, naprawdę sprawiła mnóstwo kłopotu Kotorowskiemu. Krivec. Notabene to jest piłka Dziabulani, taką wybrali gospodarze. Tak, nie ma obowiązku grania piłką Champions League jeszcze na tym etapie rozgrywek, także dokładnie tą piłką, którą pokonywani byli bramkarze podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata na boiskach Republiki Południowej Afryki. Tak, grają tutaj zawodnicy Interu Baku, a także Lecha. Tam szukał znów takiej prostopadłej piłki Semir Sztylić. Jest Wandrowski, leży jeden z Lechitów na murawie, a więc będzie chyba potrzebna pomoc. Tak patrzę na ławkę rezerwowych Lecha. Buric, Dżurdżewicz, Wilk, Kiełb, Drygas, Enriquez oraz Mikołajczak. Takich piłkarzy dzisiaj do dyspozycji ma Jacek Zieliński. Nie jest to zła ławka rezerwowa. Można powiedzieć, że największy problem Lecha to problem związany z odejściem Roberta Lewandowskiego. Zatrudniono Artura Wichniarka, ale rozumiem, że Artur Wichniarek musi wszystkich do siebie przekonać bramkami. Innej drogi nie ma. No ale na innych pozycjach ma mimo wszystko wybór. Trener próbował Wilka na pozycji Sztylicza. Dżurdżewicz to jest wartościowy piłkarz na kilku pozycjach. Zobaczmy. Uwaga, Gancarczyk z 35 metrów, ale ten strzał zablokowany tam przez jednego z zawodników stojących w 16. Peszko jeszcze starał się do tej piłki dojść, ale tam widzimy sygnalizację sędziego asystenta. Piłka opuściła boisko w powietrzu po dośrodkowaniu Sławomira Peszki i od bramki rozpoczyna Lomaja. 19 minut do końca pierwszej połowy, bez bramek w Baku na stadionie Tofika Bahramowa w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej rozgrywek Ligi Mistrzów. Mówiłeś o tej ławce rezerwowych, tam jest też 18-letni defensywny pomocnik Kamil Drygas, który bardzo regularnie grał w sparingach jako zmiennik, najczęściej Tomasza Wandrowskiego. Wandrowski, Gancarczyk. Gancarczyk do Wichniarka, Wichniarek świetne ładnie odgrywa do Kriveca. Krivec, Bosacki. Jeszcze jedna próba podania do Wichniarka, tym razem dobrze ustawiony Gruzin Mdżawanidze, jego rodak Odikadze. Pierwsza taka ofensywna próba Mdżawanidze. Mdżawanidze, gdzie jest poskus? Rufał. Było tam odepchnięcie w polu karnym przez Estończyka Krugłowa i od rzutu wolnego rozpoczyna Kotorowski. Odikadze to jest dla mnie jak na razie najlepszy piłkarz. Widzieliśmy, jak teraz został na pozycji prawego obrońcy po tym, jak świetnie rozegrał. To jest piłkarz, który sprawia absolutnie największe kłopoty defensywie, a w szczególności Gancarczykowi. Pokazuje się Odikadze, tymczasem piłka do Złatinowa. Dobrze tam, solidnie walczy w odbiorze Bandrowski, Sztylić. Jest kolejny rzut wolny dla Lecha Poznań. Umiał faul Bośniak. Też trzeba pochwalić w tej akcji Tomka Bandrowskiego za
determinację, serce, odzyskał piłkę, podał ją do Sztylicia, ten decydował się na indywidualną akcję i tutaj wymusił faul Bugara Petara z Łatinowa. No, na razie te stałe fragmenty gry niczego Lechowi nie przyniosły. To już jest czwarty rzut wolny wykonywany przez drużynę Lecha na wprost bramki Lomai. Tym razem to jest odległość około 28-29 metrów. Peszko obok bramki. No, dziwię się, że z tej pozycji nie strzelał mimo wszystko Seweryn Gancarczyk. Świetnie ułożona lewa noga, potężnie uderza. Ja rozumiem, że wcześniej wykonywał rzut wolny, więc jakaś ta rotacja, każdy ma swoją szansę. Z drugiej strony Gancarczyk jest absolutnie specjalistą w uderzeń z 25-30 metrów. Iniacz do Bandrowskiego, jeszcze raz Iniacz, Bosacki, Gancarczyk. Piłka poszybowała bardzo wysoko. Wichniarek wygrał tę walkę o górną piłkę. Sztylicz znów się pokazuje. Wichniarek, pole karne rywala. Wichniarek, jeszcze odegranie. Sztylicz, ale świetna kolejna okazja. I w ostatniej chwili jednak skutecznie bułgarski stoper Żelew. No, ale tytaniczną pracę wykonał w tej akcji Artur Wichniarek. Tak, ale długo ze sobą grają. Widać, że dobrym piłkarzom nie potrzeba wielu sparingów, wielu treningów. Widzieliśmy tutaj technika Sztylicza, też zmysł Wichniarka. On jakby czuł, że pójdzie za akcją Sztylicz i w ostatniej chwili uratował obrońcę. Sztylicz. No zobaczymy, na ile minut wystarczy sił Wichniarkowi. Na razie wydaje mi się, realizuje to wszystko, czego wymaga od niego trener Jacek Zieliński, czyli nie boi się pojedynków fizycznych, wygrywa walkę o górną piłkę, pokazuje się na skrzydłach, też dosyć skuteczny jest w tej grze kombinacyjnej, także na razie na pewno, jeśli chodzi o grę na plus, natomiast no, czekamy na pierwszą bramkę drużyny Mistrza Polski, bo za nami już pół godziny rywalizacji. Gancarczyk, Bandrowski, Kriwec, obok niego Krugłow, Wichniarek, daleko teraz od bramki, lewą nogą, dokładnie do Peszki, ten odgrywał do Gancarczyka, od Ikadze. I przewinienie lewego obrońcy Lecha Poznań. Jak mówiliśmy o sparingach drużyny Lecha Poznań, powiedzmy może kilka słów o tym, jak przygotowywali się piłkarze mistrza Azerbejdżanu. Oni startują z ligą w sierpniu. Otóż, ponieważ tutaj prezydentem i człowiekiem najważniejszym w klubie jest Bułgar, Georgi Nikołajewicz Nikołow, to też to zgrupowanie odbywało się w Bułgarii i to drużyny bułgarskie były zespołami, z którymi rywalizował zespół Interu Baku. Tutaj kolejna akcja Petara z Łatinowa. I trzeba powiedzieć, że te wyniki w meczach sparingowych były bardzo dobre dla drużyny Interu Baku. Oni między innymi pokonali Lokomotiv Płowdiv po bramce z Łatinowa. Wygrali z Czarnomorcem Burgas po golu Żelewa. Pokonali Potew 2-1. Wygrali także z CSKA Sofia po golu z Łatinowa. Także no, większość tych meczów wygrywanych podczas okresu przygotowawczego przez zespół prowadzony przez Gruzina Kahabera z Hadadze. No to zobaczmy. Kolejny atak gospodarzy. Trzech zawodników drużyny mistrza Azerbejdżanu w polu karnym, ale jednak to dośrodkowanie bardzo, ale to bardzo nieudane i rozpocznie od bramki Kotorowski. Walczy Peszko. Teraz zmienił się stroną z Kriwcem. Kriwec na prawym skrzydle, na lewym Sławomir Peszko. Ostro tam pracował łokciami Robertas Poszkus. Ucierpiał w tym pojedynku kapitan Lechitów Bartosz Bosacki. Rozpocznie Gancarczyk. Przedłużył Bartosz Bosacki kontrakt o rok z Lechem Poznań. Zawodnik, który pomaga klubowi także na innych polach. Załatwił między innymi kontrakt sponsorski na reklamę na koszulkach.
instytucja w Lechu od wielu, wielu lat. Wandrowski. Iniacz. Zaprasza do gry Wojtkowiaka. Teraz 4-5 zawodników drużyny mistrza Azerbejdżanu już na połowie Lecha Poznań. Nie ma takiej swobody wyprowadzenia piłki od linii obrony w drużynie mistrza Polski. Teraz próba długiego zagrania, tylko właśnie do kogo? Wychodził na taką krótką piłkę do nogi Artur Wichniarek, a tymczasem ta kopnięta bardzo mocno przez Grzegorza Wojtkowiaka i bardzo szybko jednocześnie stracona przez Lechitów. Już Żelew w kierunku Krugłowa. Hadadze na pewno poukładał ten zespół taktycznie. To była sensacja w Azerbejdżanie, mistrzostwo dla Interu Baku na tle innych rywali, mimo wszystko bogatszych nawet od Interu, mających większe tradycje piłkarskie. Natomiast no, Lech źle wygląda, jak gra bezładnie. Siłą Lecha jest wymiana piłki, technika indywidualna pomocników i na tym powinni bazować także w tym spotkaniu. Semir Stilić. W środku teraz Peszko, z prawej strony Krivec i jeszcze podanie do Stilicia. Tym razem czysto zatrzymany był Bośniak i okazja do kontry dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. No, będzie rzut wolny, ale też takie mam wrażenie, że niepotrzebnie decydowali się tutaj na akcje indywidualne Azerowie, bo można było zdecydowanie zagrać szybciej piłką przez środek tę kontrę, a tymczasem żółty kartonik dla Marcina Pikuta, więc pierwsza żółta kartka w tym meczu. No to nie jest oczywiście kartonik dla Krugłowa, tylko dla naszego piłkarza występującego na pozycji prawego obrońcy. Lewin, odważnie teraz stoper reprezentacji Azerbejdżanu, wprowadzał piłkę, nie było faulu, no jest luka teraz w środku defensywy, tyle że mało zawodników w białych kostiumach. Wichniarek do Krivca w polu karnym, Peszko zamyka, Gancarczyk, Wichniarek, drugi strzał, ale drugi strzał bardzo nieudany byłego napastnika Herdy i Arminii. Ma taką manierę strzelania na siłę czasami. To Kikut, potwierdzenie żółtej kartki dla prawego obrońcy Lecha Poznań. Jest Artur na razie, powiedziałbym, postacią pozytywną, jeśli chodzi o konstruowanie gry i skuteczność, czy driblingów, czy podań, czy wygranych pojedynków. Natomiast w tym też najistotniejszym, powiedziałbym, aspekcie snajperskim to jeszcze się nie potrafił wstrzelić, bo dwa strzały i dwa strzały bardzo, ale to bardzo niecelne. Bandrowski i Gancarczyk. Bosacki. Wojtkowiak. No przydałoby się szybciej jednak grać piłką od linii obrony, bo takie granie to jednak pozwala na to, żeby Azerowie ustawili się bardzo dobrze, dokładnie do przyjęcia tego ataku Lecha. Wojtkowiak, raz jeszcze do Bosackiego. Po prawej stronie szeroko ustawiony Kikut. Bosacki do Wichniarka. No wygrał tą walkę górną piłkę, tylko co z tego? Nie przekonują mnie zupełnie te podania 50-60-metrowe. Zobaczmy, Poszkus. Po to pokazują się w środku pola Iniacz i Bandrowski, w szczególności Stilić, Peszko i Krivec, żeby wymieniać piłkę, inaczej konstruować ataki. No tylko, że trzeba się pokazywać, to o czym mówisz, bo pokazują się na razie tak w wielu akcjach teoretycznie. Też widzimy, że obrońcy za bardzo nie mają do kogo jednak tej piłki zagrać w linii pomocy. Teraz już Czertoganow i mamy rzut wolny dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. Lech musi grać blisko siebie, konsekwentnie, no i przede wszystkim starać się cały czas utrzymywać inicjatywę. W momencie oddania piłki rywalowi albo takiego zdecydowanego zwolnienia gry w momencie konstrukcji, kiedy ta piłka ma przechodzić od linii obrony przez linię pomocy do ataku, natychmiast wykorzystują to podopieczni trenera Schadzale. No i teraz jak to rozwiążą? Jest tam Krugłow, jest Poszkus, około 27-28 metrów do bramki Kotorowskiego. Stanął tam obok Lechitów w murze czeski pomocnik Czerwenka, przeskoczył Krugłow. No i zobaczmy, mocne uderzenie, ale też bardzo niedokładne Robertasa Poszkusa.
43 mecze w reprezentacji Litwy rozegrał Robertas Poškus. No ale to był bardzo nieudany strzał napastnika drużyny mistrza Azerbejdżanu. Teraz ostre wejście Lewina i jest żółty kartonik dla obrońcy gospodarzy. Siedem minut do końca pierwszej części spotkania. Czekamy wciąż na pierwszego gola. Jest kolejny stały fragment gry. Czterech. Osadzki w polu karnym. Pięciu Lechitów tam się pojawiło w obrębie szesnastki Lomai. Jest tam także Wojtkowiak, a więc obaj środkowi obrońcy. Sztylić. No w momencie, no, kiedy jest... To mnie zdziwiło właśnie takie wykonanie. Uderzenie na bramkę, kiedy no, wysocy piłkarze Lecha Poznań w polu karnym rywali. Nie wiem, czy było jakieś nieporozumienie teraz między Lechitami. No i teraz muszą jeszcze bardziej wzmożyć czujność zawodnicy Lecha Poznań, bo przychodzi taki moment, który statystycznie przemawia za drużyną mistrza Azerbejdżanu. Otóż oni w zeszłym sezonie strzelili 44 bramki w rozgrywkach ligowych. Tak przeanalizowałem sobie dokładnie procentowo, jak to wygląda, jeśli chodzi o gole zdobywane przez drużynę trenera Chadadze. Okazuje się, że najwięcej goli strzelają między 40 a 50 minutą, czyli w końcówce pierwszej połowy i na początku drugiej części gry. Trochę mniej bramek pada dla drużyny Interu Baku w ostatnich 10 minutach spotkania. No teraz próba dobrego dogrania przez Zlatinova. Jeszcze nie koniec akcji gospodarzy. Jeszcze Czertoganow. Czerwenka, Zlatinov, pole karne Lecha. Zatrzymany Zlatinov przez Bosackiego. Wichniarek. Przy nim Żelew. To obok Zlatinova drugi Bułgar w zespole gospodarzy. Piłkarz, który przyszedł na zasadzie wolnego transferu ze Stieły. Zlatinov i broni Kotorowski. Łatwa strata, prosty błąd. Wścieka się tam przy linii bocznej Jacek Zieliński, a Krzysztof Kotorowski znów musi interweniować. Kadze wyróżniał się przez kwadrans Zlatinov. Można powiedzieć teraz od 20 minut najlepszy w szeregach Interu Baku. Widzieliśmy teraz reprezentacyjną publiczność na stadionie Tofika Bahramowa. Tutaj bardzo spokojna interwencja Krzysztofa Kotorowskiego. No inna sprawa, że w taki sposób tych piłek jednak w środkowej strefie boiska piłkarze drużyny mistrza Polski tracić nie powinni. Czerwenka. Nieco ponad 4 minuty do końca pierwszej części spotkania. Kandelaki. Jeszcze raz reprezentant Gruzji. Kandelaki. Wypychany przez Krivca. Bułgar Żivko Żelew. Czerwenka. Odikadze. Odzyskują piłkę Lechici. Wichniarek natychmiast do Sztylicia. Sztylić. Do Wichniarka. Wichniarek. Wywalczył rzut wolny. Ale świetny odbiór w środku pola Sławomira Peszki. I znowu umiejętności techniczne, swoboda w grze Sztylicza. No i determinacja Wichniarka, powalczył tam o piłkę, mając no, tak naprawdę niewielkie szanse dojścia do niego. Faul i to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja dla Lecha. Powiedzmy sobie szczerze, nie miał żadnych szans jakby oddania skutecznego strzału z tej odległości. Przy takiej wysokości dośrodkowania, o której Wichniarek także wykorzystując swoje wielkie doświadczenie, po prostu przewrócił się na 17 metrze, a arbiter zagwizdał rzut wolny. No teraz państwo słyszycie gwizdy, puczenie. To ma wyprowadzić z równowagi zawodników Lecha. Jest przy piłce Peszko, jest Krivec, jest także Sztylić. Siedmiu zawodników ustawił w murze Lomaja. Poszli tam już na dobitkę. Peszko! Bardzo mocno, ale też bardzo niedokładnie. Dużo tych stałych fragmentów gry, które na pewno są atutem Lecha, natomiast dzisiaj jeszcze to wszystko nie wychodzi piłkarzom tak jak zamierzali. Peszko nie pierwszy raz próbował i Gancarczyk, próbował i Sztylić, na razie bez efektu. Lomaja.
Teraz mówiłeś o tych statystykach bramkowych. Lech w tamtym sezonie widzę 51 bramek. No i to pocieszające, bo 28 w drugiej połowie, tak więc zobaczymy. Z drugiej strony ta temperatura, wilgotność, te warunki gry naprawdę bardzo trudne. Sztylić. Ładnie teraz opanował piłkę, zagranie do Pandrowskiego, to natychmiast do Iniacza, Iniacz niedokładnie do Krywca, ale Wichniarek jest ambitny, ruszył do kolejnej piłki, chociaż ta do niego akurat dograna nie była i wywalczył kolejny stały fragment gry. Czterdziesta czwarta minuta. Będzie kolejne dośrodkowanie na pole karne. Poszedł tam Bosacki, ruszył także Wojtkowiak. Przewracać to się nauczył dziewczyn Wichniarek, trzeba mu przyznać. Tak, powiem szczerze, dyskusyjne te rzuty wolne, no ale to też trzeba umieć zastawić się. Sztylić. Bardzo niedokładne wykonanie tego stałego fragmentu gry. Za głęboka wrzutka wprost w ręce Lomaje, wracając jakby do tych fauli odgwizdywanych na Wichniarku, to też wydaje mi się, że no, napastnik doświadczony, inteligentny jednak szuka od samego początku, powiedziałbym, takiej pierwszej decyzji sędziego, jak będzie reagował na takie upadki, czy kompletnie nie będzie zauważał, czy też będzie odgwizdywał przewinienie. Jak już napastnik widzi, że jednak sędzia gwidzi, no to trzeba się przewracać i kolejne rzuty wolne dla drużyny wygrywać. Próba znów dobrego dogrania przez Sztylicia, ale w ostatniej chwili włożył tam nogę któryś z graczy drużyny mistrza Azerbejdżanu. Jeszcze Gancarczyk, Krivec. Mam nadzieję, że przez cały sezon tak się nie przewracał, tylko strzelał bramki, ale na razie naprawdę dobry mecz Wichniarka w pierwszej części spotkania, debiutującego w barwach Lecha Poznań w oficjalnych rozgrywkach. Bosacki. Po powrocie z Bundesligi, bo on kiedyś w Lechu zaczynał, później przez Widzew trafił do Niemiec. Krivec. Jeszcze piłka na prawą stronę boiska, bo tam też przydałoby się, żeby jednak troszeczkę w ofensywie uaktywnił się Marcin Kikut. Też czekamy na więcej ze strony Seweryna Gancarczyka. Wiemy, że on ma to, o czym mówiłeś, dobrze ułożoną stopę, a więc gdyby się 2-3 razy włączył w akcję ofensywną, dokładnie dośrodkował, to też jakby no to spektrum, ta gama tutaj możliwości Lecha Poznań zdecydowanie by się powiększyła. Tak, mamy ostatni gwizdek w pierwszej części spotkania szwajcarskiego arbitra Saszy Kewera. Inter Baku, Lech Poznań w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej. Na razie bez goli na stadionie Tofika Bahramowa. My usłyszymy się za kilkanaście minut. Tomasz Młodawczyk, witam serdecznie ze studia w Warszawie. Za chwilę pewnie ponownie połączymy się z Mateuszem Borkiem i Romanem Kołtoniem. Jesteśmy w Baku, stadion Tofika Bahramowa. Inter Baku kontra Lech Poznań, na razie bez goli. Mistrzowie Polski mieli w tych pierwszych 45 minutach kilka szans, no ale widać, że te półtora miesiąca odpoczywał bez piłki Artur Wichniarek. Spore doświadczenie, no i z meczów sprzed lat w polskiej Ekstraklasie i z Bundesligi wie dobrze Artur Wichniarek, kiedy się przewrócić, ale z precyzją strzałów na bakier. No i tak jak
mówili nasi komentatorzy, Mateusz Borek, Roman Kołtoń. Brakuje tej szpicy, tego środkowego napastnika na razie w poznańskim Lechu. Przypomnę może składy. Lech grał w następującym zestawieniu: w bramce Kotorowski, dalej Gancarczyk, Bandrowski, Kliwiec, Sztylicz, Peszko, Wichniarek, Bosacki, Iniac, Wojtkowiak, Kikut, Inter Baku, podopieczni Kachabera, Tsadadze w następującym zestawieniu: w bramce Łomaja, dalej Żelew, Krugłow, Czertoganow, Czerwenka, Złatinow, Lewin, Kandela, Kiolikadze, Poszkus i Kacham Mrzawanadze. Roberta Poszkus, najbardziej znany polskim kibicom z występów sprzed lat w łódzkim Widzewie, później w Polonii Warszawa, zresztą z Polonią zdobywał Puchar Polski. No i tak się składało, że Artur Wichniarek z Widzewa do Bundesligi, do Arminii Bielefeld odchodził. No a Poszkus właśnie na stadionie Przelei Piłsudskiego się zjawiał. Na państwa ekranach Kachaber Tsadadze. Mówili im Mateusz i Roman, że on grał w Bundeslidze wspólnie z Janem Furtokiem i w Hamburgu i w Eintrachcie Frankfurt. No i za chwilę pierwszy gwizdek sędziego w drugiej części spotkania. 0-0, 5 meczów polskich klubów z klubami z Azerbejdżanu i 5 razy nasi byli lepsi. Przypomnę rok 90, sezon 97-98, wtedy właśnie Widzew Łódź walczył w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z Neftchi Baku. Wygrana w Baku 2-0, w Łodzi 8-0. Rok później Kiapas Gandzie, łódzki klub sportowy, wygrał też dwumecz 4-1 i 3-1. Dwa razy do tej pory Lech próbował awansować w grupowej fazy Ligi Mistrzów, dwukrotnie bez efektu, no ale to były odległe czasy. 92 rok, porażka w dwumeczu z IFK, 93 ze Spartakiem Moskwa. Rozpoczęła się druga część spotkania w białych strojach piłkarzy Jacka Zielińskiego. Kikut, Wojtkowiak, dałem podanie do Białorusina Krywca, ale teraz już gospodarz. Czertoganow. Kilka razy dość groźnie prawą stroną boiska zaatakował Dawid Odikandze. Sporo miejsca zostawił mu Seweryn Gancarczyk. Kilka tak potencjalnie groźnych sytuacji miał Roberta Poszkus. Uwaga, teraz Lech jest 1-0. 47 minuta spotkania. Artur Wichniarek. No i mistrzowie Polski prowadzą w Baku z Interem jedną bramką. Artur Wichniarek, mówiłem, więcej się w tej pierwszej części spotkania przewracał. Miał kilka pozycji, no ale te jego strzały bardzo, bardzo niecelne. Teraz no raptem dołożył nogę, czubkiem buta umieścił piłkę w krótkim rogu bramki Georgi Łomaj. Popatrzmy jeszcze raz. Palanego w tej sytuacji nie było, asysta Semira Sztylicza nie zablokował tego dośrodkowania Żywko Żelew. Tutaj wyraźnie spóźniony Aleksandr Czertoganow. Wichniarek pokonuje Łomaj, jest 1-0 dla Lecha na stadionie republikańskim w Baku. Grać się spokojnie, no kibice poznańskiego Lecha pewnie nieco martwili się o formę mistrzów Polski, bo te kilka ostatnich towarzyskich meczów podopiecznym 11 Jacka Zielińskiego nie wyszło, a przecież Lech grał z potencjalnym rywalem w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Przegrana z Dynamem Zagrzeb po błędach Buricza 1-2, wtedy bramka Bartosza Bosackiego. Przegrana też ze Slawią Praga 0-2. Wcześniej między innymi wygrana z Partizanem 1-0, remis ze Slovanem Bratysława 0-0. Łomaja. Jest kilku Gruzinów, jest kilku, a konkretnie dwóch piłkarzy Azerów, ale z ukraińskim obywatelstwem, dwóch Bułgarów. Nie gra dziś na środku obrony José Asiuli. No, zastępuje go właśnie Bułgar Żywko Żelew. No przede wszystkim Roberta Poszkus.
skuteczniejszy w zeszłym sezonie w barwach Interu. 26 meczów, 12 goli. Girts Kalsons, Łotysz, wicelider tej wewnątrzklubowej klasyfikacji zeszłego sezonu z 8 bramkami. Na razie na ławce rezerwowych u KHB Radszadadze. Asysta Semira Szcilicza, bramka Artura Wichniarka. Lech Poznań prowadzi w baku z Interem 1-0. Faulował Kiwiec. Patrzmy jeszcze raz. Ucierpia w tym starciu z Gorosinem KHB Mżawanadze. Od rzutu wolnego rozpoczęli im gospodarze. No pewnie teraz troszkę więcej miejsca będą mieć poznaniacy. Artur Wichniarek wzdłuż boczej linii boiska. Tu jest Stilicz. Niedokładne zagranie. Żylewa od autu. Rozpocznie Lech. Gdzieś tam w okolicach narożnika pola karnego Sławomir Peszko. Krótko jednak Marcin Kikut faulowany. Prawy obrońca Lecha będzie kolejna żółta kartka. Ucierpiał też przy okazji jeden z graczy gospodarzy. No Marcin Kikut tak w ostatnim momencie, należy powiedzieć, skoczył do tej jedenastki. Kontuzjowany Manuel Arboreda. Miał być partnerem Bartosza Bosackiego w środku obrony. Wtedy oczywiście na prawej stronie defensywy zagrałby Grzegorz Wojtkowiak. Tak obserwując to ustawienie w sparingowych meczach czy z Dinamem Zagrzeb, czy ze Slawią Praga. No, Arboleda już w meczu ze Slawią grał. Jacek Zieliński dał odpocząć w tej rywalizacji z Dinamem właśnie jemu i Sztyjciowi. Rzut wolny dla Lecha, krótko wznowiona gra. Bandrowski i broni Georgi Łomaja. Teraz już wracamy do baku. Mateusz Borek i Roman Koltoń. No proszę Państwa, zawsze kiedy mecz odbywa się w Azerbejdżanie, Armenii czy też gdzieś tutaj daleko na Kaukazie, to musimy liczyć się z tym, że będziemy mieć jakieś psikusy techniczne. Najistotniejsze jest jednak rezultat i to, co wydarzyło się w pierwszych minutach tej drugiej połowy, o czym już wspominał nasz komentator Tomasz Włodarczyk, komentujący te pierwsze 5 minut drugiej połowy. Prowadzimy 1-0 po bardzo ładnym zagraniu Semira Sztylicia i bramce Artura Wichniarka. To ostatnie uderzenie Tomasza Bandrowskiego. Tymczasem szykuje nam się pierwsza zmiana w zespole trenera Chadady. Podkreślaliśmy w pierwszej połowie, Roman, to, że Wichniarek jest aktywny, że szuka gry, że dobrze czuje się w grze kombinacyjnej, że wygląda dobrze fizycznie, biegowo. Natomiast brakowało mu tego stempla, tej pieczęci, powiedziałbym, w dzienniczku napastnika i ten stempel pojawił się już na początku drugiej połowy. Szukali się kilkakrotnie już w czasie pierwszej połowy, wymieniali piłki, stwarzali groźne sytuacje Bośniak Sztylicz i Artur Wichniarek, debiutujący w barwach Lecha po długiej przerwie, po kilkunastu latach, po przygodzie z Widzewem i klubami niemieckimi Arminią Bielefeld i Hertą Berlin. Tutaj świetne zachowanie Sztylicza, który widział wbiegającego w pole bramkowe Wichniarka. Ten uderzył z powietrza, bez przyjęcia, bez szans gruziński bramkarz Interu Baku. Mogę powiedzieć tak, ta bramka dla Wichniarka niezwykle istotna. Pokazuje Wichniarek drużynie, że może być wartościowym zastępcą, następcą Roberta Lewandowskiego, że w takich momentach, w trudnych chwilach, w walce o Champions League może strzelać bramki. Tymczasem mieliśmy pierwszą zmianę w zespole mistrza Azerbejdżanu. Pojawił się Nizami Gadzijew, który zastąpił Kurgłowa, więc w tej chwili te jedenastki wyglądają następująco. Lech bez zmiana, więc w bramce 27 Kotorowski, w linii obrony 23 Kiku, 22 Wojtkowiak, z numerem 19 Bosacki, z dwójką Gancarczyk, w linii pomocy 21 Iniacz, 6 Bandrowski, 17 Peszko, 10 Kriwec, 14 Sztylicz i na szpicy z numerem 18 zdobywca jak na razie jedynej bramki Artur Wichniarek. Jeśli
jeśli chodzi o zestawienie drużyny Interu Baku. W bramce z numerem 42 Lomaja, w linii obrony 18 Kandelaki, 15 Lewin, z numerem 5 Żeleb i z numerem 88 Mdżawanidze. Następnie w drugiej linii 13 Czerwenka, 8 Czertoganow, z numerem 19 Odikadze, z 14 Złatinow i grającego z numerem 6 Krugłowa. Zmienił od początku drugiej połowy Nizami Gadzijew, tym wysuniętym piłkarzem, tak jak Wichniarek w zespole Leka, to w zespole mistrza Azerbejdżanu jest Robertas Poszkus. 1-0, 9 minuta drugiej połowy, jakby opadli z takiej energii, wiary po tej bramce Artura Wichniarka gospodarzy. Tak, no doceniamy rywala, ale też powiedzmy sobie szczerze, Lech w ostatnich dwóch latach dojrzał. To jest drużyna, która ma kapitał z tego udanego sezonu w Pucharze UEFA, sezonu 2008-2009, kiedy to awansowała kosztem Hazara Lenkoran i Grasshopper Zurich do pierwszej rundy. Tam wyeliminowała Austrię Wiedeń. Później zagrała w dość trudnej grupie z Nancy, CSKA Moskwa, Deportivo La Coruña i Feyenoordem. Awansowała z tej grupy do 1/16 i tam był stop, ale też wyrównane mecze z Udinese. Później walka o Ligę Mistrzów przed poprzednim sezonem z Friedrichstadt i Brugią. Walka nieudana, ale też trochę pechowa, bo ostatecznie to rzuty karne decydowało o tym, że zespół belgijski awansował do tej Ligi Mistrzów kosztem, do tej Ligi Europejskiej kosztem Lecha Poznań. Zespół dojrzewa. Te międzynarodowe konfrontacje moim zdaniem też są ważne do tego, żeby piłkarze wiedzieli, jak to smakuje, i nie ma co ukrywać. Tutaj najlepsze jest zwycięstwo też w kontekście rewanżu przed własną publicznością. Kandelaki, teraz włączenie się lewego obrońcy w tę akcję ofensywną. Azerowie, pierwsza taka próba po przerwie, kiedy zaangażowali większą liczbę graczy w akcję ofensywną. Blokuje piłkę Mdżawanidze i już Gruzin zaczyna zza linii bocznej boiska. Pokazuje się jego rodak Odikadze. W środku Czerwenka, także Czertoganow, Bosacki. No, największy Lech błąd popełniłby, gdyby teraz się cofnął. To jest zupełnie niepotrzebne. Tutaj Lech powinien grać swój futbol, futbol kombinacyjny, ofensywny. Za linii bocznej boiska Seweryn Gancarczyk. Wyrzucił po linii w kierunku Sztylicia. Żelew obok Wichniarka. Sztylić, Żelew. No tutaj też nie za bardzo wiedzieli, kto ma ruszyć. Czy Kikut, czy Wojtkowiak. Ostatecznie zrobił to ten drugi. Kandelaki. Zagranie po linii. Gadzijew. Nizami Gadzijew. On ma mnóstwo sił. Pojawił się przed chwilą miejsce Krugłowa. Ale na razie to tak zagrał troszeczkę podwórkowo. Dwa kółka i ani metra przestrzeni nie zdobywał piłkarz z numerem 7. Lewin do Poszkusa. Dobrze na wyprzedzenie zagrał Bosacki. Jest Czertoganow. Złatinow. Złatinow do Poszkusa. Jeszcze raz Bosacki. Kriwec. Gancarczyk bez zastanowienia wybija piłkę z własnego pola karnego. Wichniarek. Bardzo dobre odegranie do Peszki. Peszko. Przy nim Lewin, jeszcze Peszko, poradzili sobie Azerowie. No już teraz mamy niesamowitą dziurę w środkowej strefie boiska. To jest w zasadzie ustawiona linia obrony, przy której stoją napastnicy mistrza Azerbejdżanu. Też skumulowanie, powiedziałbym, zawodników przed drugim polem karnym. Natomiast bardzo często tutaj mamy 30-40 metrów ale przerwy. Ale to jest błąd. W tej akcji zaczepnej uczestniczyło tylko 4 piłkarzy Lecha. Pozostali nie włączyli się. Stąd ta dziura po stracie piłki zagranej przez Peszkę. Możliwość wyprowadzenia dobrej akcji przez mistrza Azerbejdżanu. Bandrowski, Iniacz, Kriwec. Wraca za nim Złatinow. Jeszcze raz Iniacz do lewej strony, do Gancarczyka. Gancarczyk, Kriwec, Gancarczyk, Bandrowski. Teraz dobra, prostopadła piłka. Kriwec, pole karne Interu. Kriwec jeszcze wyłożył piłkę i Lomaja świetnie interweniuje. No okazja na drugą bramkę Artura Wichniarka. Przepraszam jeszcze teraz Sztylicia, bo zauważył chyba w ostatniej chwili, że jednak partner był lepiej ustawiony, ale oddał tym razem strzał w światło bramki Artur Wichniarek i świetna interwencja gruzińskiego bramkarza Georgi Lomaj. Zobaczmy, no wycofał się
z pola bramkowego Sztylicz mógł zagrywać Wichniarek, no ale to jest instynkt snajpera, napastnika, chyba się już nie zastanawiał, stąd te później przeprosiny. Doświadkowanie Sztylicza z Łatinow, nie najlepiej przyjął piłkę, wykorzystał to natychmiast Krivec. Jeszcze jedno dośrodkowanie, no świetnie. Świetnie, Kikut. Bardzo efektownie, bez przyjęcia. Jakże niewiele brakowało, aby Lech prowadził tutaj już 2-0. 59. minuta spotkania, tym razem no, na pełnym luzie postanowił wykończyć tę akcję Marcin Kikut. Takie zagranie techniczne tutaj niewiele brakowało, zaskoczyłby Lomaje, zaskoczył kompletnie defensora drużyny mistrza Azerbejdżanu. Kolejna szansa, wybija piłkę z Łatinow, jest poszkus. Bardzo ważna interwencja Bandrowskiego, nie dał się wyprzedzić Litwinowi. No zdecydowana, trzeba powiedzieć, przewaga Lecha w tych początkowych fragmentach drugiej części spotkania. Kandelaki, Żelew. Nie było dla niego miejsca w Stiele Bukareszt. Poszukał miejsca gdzie indziej od tego sezonu w zespole mistrza Azerbejdżanu. Teraz no, niepotrzebny błąd i Niemcza w konsekwencji później już musiał zatrzymywać akcję Gancarczyk i jest żółta kartka. Ma pretensje Seweryn Gancarczyk. Zobaczmy jeszcze raz, tam też doznał jakiegoś urazu, no ewidentny faul na żółtą kartkę. Naprawdę ten Oginkadze jest bardzo sprytny, szybki, dynamiczny, pokazał to też w tej akcji. Ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest taka kartka, której absolutnie być nie powinno, bo ona była konsekwencją... Niefrasobliwie, to chyba Iniacz. Niefrasobliwości, jakiegoś takiego, nie wiem, braku odpowiedzialności za piłkę w środkowej strefie boiska Dmitrija Iniacza, który w ten, a nie inny sposób zagrywał bardzo niedokładnie w boczny sektor boiska, przechwycił piłkę od Ikadze, no i później już zmuszony był do interwencji faul Seweryn Gancarczyk. Fakt jest taki, że obaj skrajni obrońcy Lecha Poznań, i Marcin Kikut, i Seweryn Gancarczyk, w tej chwili mają na swoim koncie po żółtej kartce. No, coraz intensywniej rozgrzewa się Jacek Kiełb, a może nawet inaczej, już przywołany chyba przez trenera Jacka Zielińskiego, i dostanie dzisiaj piłkarz pozyskany za 250 tysięcy euro z Korony Kielce pół godziny. To będzie jego debiut w europejskich pucharach. Dobry sezon poprzedni, 30 metrów, 3 bramki, sporo asyst, naprawdę efektowne występy. Jest szybki, ta jego szybkość może tutaj się przydać na stadionie Tofika Bahramowa. No to zobaczmy, stały fragment gry tymczasem dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. Dosyć wysoko wygonił swoich kolegów Krzysztof Kotorowski. Jest dośrodkowanie, no i tam zdołał jednak dojść do piłki Lewin. Tyle, że był to strzał bardzo niedokładny w wykonaniu środkowego obrońcy reprezentacji Azerbejdżanu. Tutaj wsparł się na plecach Wojtkowiaka, też wygrał tę walkę górną piłkę z cofającym się Gancarczykiem. Kapitan drużyny gospodarzy, ale wciąż 1-0 po golu zdobytym przez Artura Wichniarka zaraz na początku drugiej części gry. Żele. Lewin. Dobre teraz zagranie do środka. Na skrzydle pokazał się Kandelaki. Teraz odważnie lewy obrońca reprezentacji Gruzji, no i zdołał wywalczyć Kandelaki rzut wolny po tym faulu Grzegorza Wojtkowiaka. Trwają jakby spory opozycje, dzisiaj oczywiście z konieczności musi grać na środku defensywy. Franciszek Smuda, selekcjoner reprezentacji Polski, jakby kompletnie nie widzi Wojtkowiaka na pozycji prawego obrońcy, twierdząc, że to jest urodzony stoper i tam jest jego przyszłość w kadrze. Natomiast no, trenerzy Lecha jednak przychylają się, że w dalszym ciągu to jest jednak podstawowy prawy obrońca i że najlepiej czuje się w tym sektorze boiska Grzegorz Wojtkowiak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, a ta najbliższa przyszłość dla Lecha jest taka, że tutaj trzeba jednak umiejętnie się ustawić, żeby obronić się przed tym stałym fragmentem gry wykonywanym przez podopiecznych trenera Chadadze. Zobaczmy, Złatinow. Taka miękka piłka tam rzucona na 5 metr. Jeszcze raz Złatinow. Ta poprawka niedokładna i będzie teraz chyba właściwy moment, by przeprowadzić zmianę w zespole Lecha Poznań. Opuści boisko
Semir Stilić. Taka jest decyzja trenera Jacka Zielińskiego. Jego miejsce na murawie zamelduje się Jacek Kiełb. Zobaczymy. Kriwiec w środku pola. Peszko już teraz biegnie na lewe skrzydło. Na prawym skrzydle będzie operował Kiełb. Kriwiec potrafi grać pomocnika środkowego w tej ofensywnej trójce. Chyba czuje się lepiej z lewej strony, ale potrafi też grać w środku. Bardzo wszechstronny, dobrze wyszkolony technicznie. 4 bramki, 4 asysty. Wielki wpływ na grę Lecha po zimowej przerwie, po tym jak przeszedł za 400 tysięcy euro z Batę Borisów. No nie dziwi ten dobry nastrój, te uśmiechy sympatyków Lecha Poznań, którzy tutaj przyjechali kilka tysięcy kilometrów z Poznania, żeby dempingować drużynę Lecha Poznań. Natomiast widzimy, że cały czas zatroskane twarze, smutni kibice Interu Baku. Oni tutaj usłyszeli kilka razy motyw hymnu Champions League, także gdzieś tam oczami wyobraźni pewnie spoglądali w kierunku tych elitarnych rozgrywek, ale to jednak są chyba cały czas za wysokie progi dla Azerów. Inter Mediolan tu przyjedzie. Kandelaki. Zagranie do Złatinowa od Czertogonowa. Złatinow. Bardzo ważna interwencja Wojtkowiaka. Kriwec. No nie doszedł już do piłki Białorusin. Teraz Czerwenka. Czertoganow. Odikadze. Przy nim wysoko Gamsarczyk, ale musi uważać, bo ma na koncie żółtą kartkę. Tym razem dobrze przeczytał ten dribbling Gruzina Seweryn Gamsarczyk. Zobaczmy, teraz on dobrze się zostawiał, wymusił faul. A tu zdecydowana interwencja ślizgiem Wojtkowiaka, skuteczna. Gancarczyk. No, długie zagranie, ale niedokładne. To nie było ani do Peszki, ani też do Wichniarka. Taka piłka kopnięta między skrzydłowego a napastnika Lecha Poznań. I zaczyna od własnej bramki Lomaja. 25 minut do końca pierwszego meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu Inter Baku przegrywa z mistrzem Polski Lechem Poznań 0-1. Teraz wypchnięty tam do boku przez bosackiego Poszku. Zdołał odegrać do Złatinowa. Czertoganow. Zdąży Kandelaki. Czerwenka. Kandelaki, pole karne Lecha. Kandelaki, no bardzo ładnie tam się zabrał z tą piłką. Przyjął ją w polu karnym, natomiast później gdzieś chyba przede wszystkim zabrakło szybkości decyzji. Odikadze. Odikadze. Czerwenka. Złatinow. Bardzo dobrze. I teraz Kiełb odzyskał piłkę. Wcześniej Bandrowski. Wichniarek widział, że na murawie leży Bandrowski, stąd wybił piłkę poza boisko. Zobaczymy, czy będzie gest Garinczy, czy rywale zwrócą piłkę mistrzowi Polski. Kandelaki. Tak, tak się stało, brawo. Nie wiem, może tam doszło do jakiejś niemieckiej konsultacji, bo Kandelaki występował przez kilka sezonów w Szturmie Graz, także tutaj miał szansę Wichniarek pogadać po niemiecku z lewym obrońcą drużyny mistrza Azerbejdżanu, Lewin. W tej całej rywalizacji, w której przecież też mistrz Azerbejdżanu ma swoje ambicje. Ładne zachowanie, fair play. Czertoganow. Zagranie za plecy swojego kolegi. Jeszcze Poszkus tam przytomnie odskoczył od stoperów Lecha. Chciał zaprosić do tej akcji Mdżawanidze, ale dobrze też wracał i asekurował Seweryn Gamsarczyk. No zdecydowanie ta bramka zdobyta przez Artura Wichniarka. Ona podcięła skrzydła Interowi Baku, który w tej pierwszej połowie prezentował się dużo lepiej niż w tych fragmentach, które za nami. W drugiej części spotkania oczywiście oni próbują, natomiast w tej chwili to jest taki futbol, powiedziałbym, pozbawiony wiary. Futbol nieposkładany. Być może Lechowi uda się jeszcze za chwilę przygotować jakąś składną akcję, składną kontrę. 3-4 dokładne podania i strzelić drugą bramkę, która tutaj wniosłaby jeszcze więcej spokoju w perspektywie rewanżu za tydzień na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.
Bandrowski, Wichniarek, Bandrowski. Ta piłka za mocna do Krypca. Lomaja jednak gwałt. Przy linii Chadadze, przy linii także Zieliński, no i przygotowany do wejścia z numerem 26 Mikołajczak, a więc no, za chwilę chyba zakończy swój udział w tym spotkaniu. Artur Wichniarek zagrał, trenując z drużyną, kilka dni zaledwie. Dwa spotkania sparingowe w wymiarze 45 minut, także można powiedzieć, że dzisiaj taki najdłuższy wymiar czasowy w składzie Lecha w wykonaniu Artura Wichniarka. Ja nie mam wątpliwości, że on z każdym treningiem, z każdym tygodniem powinien jeszcze lepiej wyglądać fizycznie, a kiedy dojdzie do tego swojego optimum, to powinien być napastnikiem bardzo skutecznym, gwarantującym no na pewno bramki zespołowi mistrza Polski. To jest ciekawy powrót do polskiej ligi. Wiemy, że miał propozycje z innych klubów. Nie wiem tak do końca, czy traktował poważnie oferty z Grecji, Rosji. Myślę, że najbardziej poważna była oferta z Unionu Berlin, z drugiej Bundesligi. Nie musiałby zmieniać miejsca zamieszkania. Też ważne względy rodzinne. Córki chodzą do szkoły w Berlinie. No ale ta propozycja z Lecha, myślę, że dla niego była najbardziej kusząca, nie pod względem finansowym, pod względem... Uwaga, Poszkus, teraz ta spała defensywa Lecha, Poszkus wprost w ręce Kotorowskiego, no miał jeszcze dwóch partnerów do wyboru. Tak troszeczkę ta akcja drużyny mistrza Azerbejdżanu zwolniła w ostatniej fazie, niemniej jednak, no tam karygodne błędy linii defensywnej drużyny z Poznania. Jeszcze patrzy tam z niedowierzaniem kapitan Bartosz Bosacki, być może za chwilę będziemy mogli się temu przyjrzeć. Tutaj nie wygrał piłki Bandrowski. Poszkus poradził sobie z Bosackim. Wracał jeszcze Wojtkowiak po części, jakby tutaj no, udało mu się, jeśli nie zneutralizować, to przynajmniej trochę postraszyć Poszkusa. Ten oddał strzał zdecydowanie za lekki, za łatwy. Fatalnie. No i w dalszym ciągu Lech Poznań prowadzi. Przypadkowości mimo wszystko w tym było. Szczególnie w tej walce o piłkę Bandrowskiego, który no dość nieszczęśliwie zagrał pod nogi Poszkusza. Już sygnalizowana zmiana. Po 70 minutach rywalizacji opuści boisko zdobywca jak na razie jedynej bramki tego spotkania Artur Wichniarek, a zmieni go z numerem 26 Tomasz Mikołajczak. Chłopak, który na pewno notuje postęp, który powoli dojrzewa. No, wiosną fajne występy, 4 gole, też w kilku meczach naprawdę był wiodącym piłkarzem Lecha. Myślę, że więcej spodziewano się przed poprzednim sezonem od Krzysztofa Hrabka, który w Podbeskidziu strzelił 18 bramek, był czołowym strzelcem pierwszej ligi, opuszcza boisko. Artur Wichniarek, strzelec bramki w swoim pierwszym występie po powrocie do Lecha Poznań. Jakże ważnej bramki w walce o Ligę Mistrzów. Żeby być nazywanym królem Arturem w Poznaniu, to jeszcze musi trochę poczekać i tych bramek trochę strzelić. Natomiast na pewno dzisiaj ten taki pierwszy szlif w tym metalu na koronę wykonał i ta bramka jest bardzo ważna i dla samego Wichniarka, ciekawe, i dla drużyny na tym Lecha Poznań. W tym meczu z Hazarem Lękoran swoją pierwszą bramkę dla Lecha w oficjalnych rozgrywkach strzelił Robert Lewandowski. Oczywiście inny etap kariery, zupełnie to był początek wielkiej kariery. Dzisiaj Lewandowski poszedł do Bundesligi, z Bundesligi wrzucił Wichniarek, ale tutaj na stadionie Tofika Bohramowa także trafił. Zobaczmy, Gancarczyk, 20 minut do końca. Gancarczyk, dobre dośrodkowanie, tutaj starał się jeszcze to zamykać Jacek Kiełb. Był w polu karnym Mikołajczyk, a na Państwa ekranach przed chwilą Tomasz Bandrowski. No zobaczymy, czy zaryzykują Azerowie, czy tutaj zagrają wabank w tych ostatnich minutach spotkania, co no jednocześnie myślę, że ma szansę stworzyć Lechowi szansę do skutecznego skontrowania drużyny gospodarzy. Wojtkowiak. Takich piłek oczekuje od Gancarczyka. On takie piłki grał przez lata na Ukrainie, będąc czołowym, jeśli nie najlepszym lewym obrońcą w lidze ukraińskiej w barwach Metalista Charków. Też Kikut, no to jest piłkarz, który jeśli chce myśleć o grze w podstawowym składzie, on musi pokazywać walory ofensywne, bo je posiada. Umie znaleźć się na skrzydle w grze kombinacyjnej, ładnie rozegrać piłkę na szybkości. No to boczni obrońcy, ja wiem, że dzisiaj ta pogoda, ten moment jakby rozegrania tego spotkania nie jest łatwy dla zawodników, ale z każdym meczem, z każdym tygodniem powinno być lepiej, jeśli chodzi o Lecha Poznań.
A ponoć pierwotny taki pomysł na rozegranie tego spotkania to była godzina 12 czasu azerskiego, czyli 9 rano w Polsce. Tutaj myślano o tym, żeby upałem też ograć mistrza Polski, natomiast no, oczywiście gdzieś wymogi telewizyjne, transmisja spowodowały, że to spotkanie zaczęło się lokalnego czasu o godzinie 20. Państwo zaczęliście to oglądać o godzinie 17, a teraz popatrzmy, bo rusza Gadzijew. Gadzijew przedryblował jednego piłkarza, na drugim się zatrzymał, ale od rzutu wolnego rozpoczną mistrzowie Azerbejdżanu. Rozkłada tam w takim, powiedziałbym, geście protestu Jacek Zieliński, twierdząc, że absolutnie tutaj nie widział faulu na Nizami Gadzijewie. Fakt jest taki, że znów tutaj trzeba przygotować się na przyjęcie tego stałego fragmentu gry. Żelew, także Lewin, a więc dwaj rośli stoperzy drużyny mistrza Azerbejdżanu już wędrują w pole karne Krzysztofa Kotorowskiego. Przy piłce, jak przy okazji wielu stałych fragmentów gry, jest Bułgar Petar Zlatinow. Zlatinow, niezła wrzutka, ale też dobre piąskowanie Kotorowskiego. Czertoganow. Nie dał się ograć Mikołajczak, do końca jednak Czertoganow, out dla mistrza Polski. No tak, jak bramkarz już wychodzi z bramki, najważniejsze jest, żeby, no, jeśli nie chwyci piłki, to przeciął tory jej lodu. Tak się stało, interwencja Krzysztofa Kotorowskiego. Gancarczyk. Kikut. Z prawej strony Kiełb. Pokazuje się Krivec. Dobrze teraz przeblokowany. Kandelaki. Lewin. Żelew. Lewin. Przy linii z lewej strony jest Gadzijew. Z prawej Odikadze. Nie, na razie nie decyduje się na kolejne zmiany trener Chadadze. Kandelaki. Gadzijew. Teraz wysoko, blisko rywala podeszli Lechici. Od razu mistrzowie Azerbejdżanu mieli problem z rozegraniem akcji. Teraz Poszkus do Gadzijewa. Kieł. Mikołajczak ładnie się obrócił. Mikołajczak. Mikołajczak. Goni go Lewin. Mikołajczak. I jeszcze ładne zagranie w pole karne do Peszki, ale ten nie trafił. Ładnie to zrobił Mikołajczak. Ładna akcja na skrzydle i też dobrze, czujnie Sławomir Peszko pojawił się tutaj w okolicach bliższego słupka. No Lech musi starać się kontrować za każdym razem. Poszkus znów bardzo ładnie zgrał klatką piersiową. Jest silny, postawny. Teraz odzyskują piłkę Lechici. Już Kiełb. Kiełb radzi sobie, brawo, z Kandelakim. Bandrowski, Krivec. Krivec. Na spalonym Mikołajczak. Kandelaki. Dlatego nie ruszył do tej piłki. Zdawał sobie sprawę, że w momencie zagrania piłki przez Białorusina jest 2 metry wysunięty bliżej bramki niż ostatni z obrońców. Żelew i Lomaja. I o tym, że Lech musi kontratakować. Dlaczego? Bo tutaj w końcówce spotkania na pewno zawodnicy z Azerbejdżanu jeszcze zaatakują. Będą szukali bramki w takich bardziej dynamicznych atakach, stąd przydałoby się podwyższyć rezultat. Peszko przegrywa z Mdżawanidze. Żelew. Gancarczyk. Też trochę stracili koncepcję, koncept gry, który wpajał im z pewnością Chadadze. Był Czerwenka. Kandelaki. Pokazuje się do gry tam na lewym skrzydle Gadzijew. Piłka do środka, do Zlatinowa. Zablokowane jednak to podanie Zlatinowa do Poszkusa. Teraz przed własnym polem karnym z piłką przy nodze Krivec. Peszko. I jest aut dla Lecha. No, widzimy pozostałych rezerwowych. Iwan Dżurdziewicz, jest tam także młodziutki Drygas, ten z numerem 15, którego Państwo widzieliście. Ponadto na ławce Wilk, bramkarz Buric, a także Panamczyk Luis Enriquez. Kandelaki. Czertoganow. Mdżawanidze. Tam
ryzykowne zabawy. Gruzin bliskie było odzyskania piłki. Sławomir Peszko ostatecznie odgwizdano przewinienie reprezentanta Polski i Dżawanidze rozpoczyna od rzutu wolnego na drugą stronę do swojego rodaka Kandelakiego. Ten zgrywa do Lewina. Lewin, znów Kandelaki. Dobrze blokował rywala Grzegorz Wojtkowiak. I od bramki Krzysztof Kotorowski. 12 minut do końca pierwszego meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej rozgrywek Ligi Mistrzów nad Morzem Kaspijskim w dalekim Azerbejdżanie w Baku. Drużyna mistrza Polski prowadzi na razie 1-0 po golu Artura Wichniarka. Gancarczyk. Bosacki. Iniacz. Żelew. Dżawanidze. Żelew. No tutaj już żaden z zawodników Lecha nie podszedł, także spokojnie mógł przyjmować piłkę Lewin i wyprowadzić kolejny atak drużyny mistrza Azerbejdżanu. Już przekroczył połówkę, jeszcze zdołał dokładnie dograć do prawej strony do Dżawanidze. No tutaj jednak chyba nie tak powinni grać taktycznie w zawodnicy Lecha, bo gdyby był szybszy, gdyby było szybsze wyjście, lepszy pressing, to no miałby problem w ogóle z prowadzeniem tej piłki na połowę Lecha Poznań. Lewin, uwaga, Gadzijew. Gadzijew, taki niekonwencjonalny, nieobliczalny, ale też chaotyczny. Gadzijew odzyskuje piłkę. Gadzijew. Tak jak szybko odzyskuje, tak szybko traci. Teraz oddaje do Złatinowa. Złatino! No, miał dobrą pozycję. To było groźne. Niezły technik Złatino. Próbuje w tym spotkaniu po raz trzeci, czy też czwarty Bułgar. Zobaczmy jeszcze raz. Miał trochę swobody. Zbliżał się do pola karnego. Spóźniony Serb Iniacz. Tak, takie proste błędy. Brak konsekwencji. Gdzieś też brak chyba koncentracji. To czasami tutaj jednak powoduje zagrożenie bramki Kotorowskiego, bo cała ta akcja jednak zaczęła się od kilku prostych strat w środkowej strefie boiska. Były szanse, żeby to naprawiać. Ostatecznie jednak dograna piłka do Złatinowa i uderzenie na bramkę Kotorowskiego. Chyba jeszcze przeprowadzi jakąś zmianę w samej końcówce trener Tskadadze. 10 minut. Malek na to, by no przynajmniej obronić tę zaliczkę wypracowaną przez drużynę przez 80 minut, no a być może uda się jeszcze coś strzelić, ale przede wszystkim cały czas trzeba uważać, żeby skończyć ten mecz bez utraty gola. A na boisku za chwilę zamelduje się Dardemiron. Zobaczymy, kto murawę opuści. Chyba ta zmiana zostanie przeprowadzona dopiero po tym stałym fragmencie. Już tam przywoływany Gruzin Odikadze. Aktywny, zwłaszcza w pierwszej połowie. Taki też niekonwencjonalny, nieszablonowy, szybki. Dribbling, szybkość, to pozwoliło przeprowadzić sporo groźnych akcji. I Dardemiron już jest na placu gry z numerem 21. Ma 10 minut, żeby tutaj pomóc zespołowi coś zmienić, coś ugrać. Złatinow. Dardemiron, pierwszy jego kontakt z piłką. Wciąż Dardemiron. Myślę, że tutaj te ataki będą zdecydowane. Tyleż chaotyczne, można powiedzieć, co zdecydowane. Stąd no, wiara, że Lech będzie w stanie wyprowadzić jeden czy drugi kontratak. Próba dośrodkowania. Dardemiron odegrał. No, nie spodziewał się, że jednak partner stoi tak daleko i że tutaj zdążą wybić zawodnicy Lecha Poznań. Kiełb. Bardzo dobrze. Niedokładne odegranie Bandrowskiego. Jeszcze raz Kiełb. Swobodnie drybluje. Walczy o piłkę. Trzyma się swojej pozycji. No, ale to nie jest złe. To można powiedzieć jeszcze wynik braku doświadczenia. Czerwenka, Złatinow, Czertoganow, na lewo do Gadzijewa, zdążył Wojtkowiak. No ale zaczynają teraz żyć trybuny w tych ostatnich fragmentach spotkania. Być może tutaj jeszcze będą
chcieli zdynamizować te swoje akcje w ostatnich fragmentach spotkania podopieczni trenera Tschadadze. Mamy jeszcze jedną zmianę, no żegnany gwizdami Robertas Poszkus. Miał dzisiaj jedną świetną okazję, nawet dwie do zdobycia bramki. Dwie, naprawdę. No, piłka świetnie zbudowany fizycznie, waleczny, ale ograniczony technicznie. A w jego miejsce Łotysz Karlsson z 8 bramek w ostatnim sezonie ligowym, a więc drugi strzelec drużyny mistrza Azerbejdżanu w ubiegłych rozgrywkach, które były tak udane w wykonaniu podopiecznych trenera Tschadadze, a więc 20 to Karlsson. Na spalonym Kliwiec. Były gracz m.in. holenderskiego De Hrafska w 2006 roku, wybrany najlepszym piłkarzem Łotwy. No teraz na niego będą musieli uważać przede wszystkim Bartosz Bosacki i Grzegorz Wojtkowiak. Czertoganów. Lewin. Czerwenka. Kandelaki. Lewin. Pierwszy kontakt Karlssonsa. Czerwenka zaprosił tutaj akcji stopera. To właśnie Bułgar Żelew. Długa piłka na pole karne. Karlssons, Wojtkowiak. Piłka w rękach Kotorowskiego. Rozpoczęła się 85. minuta. Kotorowski. Żelew. Kikut. Kieł. Blokowane to podanie do Krivca przez wracającego Gadzijewa. I zacznie z linii bocznej boiska Marcin Kikut. Kriwec. Czerwenka. Czertoganow. Gramy dalej, nie przerwał arbiter, jeszcze z Łatinow, no teraz niezwykła ważna interwencja Grzegorza Wojtkowiaka, bo tam no, zrobiłoby się 3-2 dla drużyny mistrza Azerbejdżanu, ale... Zasługuje na bardzo wysoką notę, to nie jest jego pierwsza tak skuteczna, tak dobra interwencja. Chwilę wcześniej, a tutaj faulowany Bandrowski. Wojtkowiak jeden z najlepszych w szeregach Lecha, bez debiutanckiej tremy. Co jest jakby zrozumiałe, Wichniarek, 33-letni, który strzelił jak na razie tą jedyną bramkę w tym spotkaniu. Bez debiutanckiej tremy też Kiełk, naprawdę bardzo dobra zmiana, wejście tego piłkarza. Też pokazał się Mikołajczak. Zaczął Lech za linii bocznej boiska, Kriwec. Wciąż przy piłce będzie Lech Poznań. No, mijają te kolejne sekundy, być może za chwilę doczekamy się jeszcze jednej zmiany w zespole trenera Jacka Zielińskiego. Być może trzyma tą zmianę już na ostatnie fragmenty, na taką zmianę taktyczną. Teraz Bandrowski. No jakby kompletnie nie było pomysłu w tym zagraniu. Wynik jest dobry. Ważny powrót i gol Artura Wichniarka. Wynik jest dobry w kontekście tego meczu rewanżowego, natomiast mam też takie wrażenie, że jednak za dużo jest takich fragmentów w grze Lecha, gdzie brakuje konsekwencji, gdzie przychodzi brak koncentracji, gdzie drużyna gubi rytm, bo też no, tutaj jakby ciesząc się z rezultatu, trzeba jednak zastanowić się nad klasą rywala. To jest druga runda kwalifikacyjna, to jest tylko mistrz Azerbejdżanu, także do tej Ligi Mistrzów, a także do fazy grupowej. No, droga bardzo, bardzo daleka. Droga jest bardzo daleka, także grę trzeba poprawić. Uwaga, Gadzijew na pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Ważny powrót Krivca. Kotorowski. Ale ja myślę, że też Lech miał świadomość po tych meczach z Rosenborgiem, Trondheim, czy też Partizanem, Slavią, Dinamem Zagrzeb. Też świadomość pewnych rzeczy. Te dwie porażki w ostatnich dwóch sparingach też były ostrzeżeniem przed tym spotkaniem. Ta wyprawa mimo wszystko niełatwa. 4,5 godziny w samolocie, zmiana strefy czasowej, klimat bardzo, bardzo specyficzny. Rywal może nie najlepszy, ale też nie pozbawiony ambicji. Stąd no, cenne, myślę, bardzo cenne zwycięstwo, jeśli Lech oczywiście ten mecz wygra. Poza tym wygranym tego spotkania niewątpliwie jest Artur Wichniarek.
Ileż oczekiwań w stosunku do takiego piłkarza z nazwiskiem wracającego do polskiej ligi, krytykowanego też w szczególności za poprzedni sezon, w którym nie strzelił bramki w Bundeslidze. Jeden jedyny gol, który strzelił dla Herty, to był gol strzelony, zdobyty w lidze europejskiej. Ta Herta spadła, nie liczył się, można powiedzieć, w barwach Herty już wiosną. Artur Wichniarek wraca i zastępuje absolutnie najlepszego piłkarza, który odszedł z polskiej ligi do Bundesligi, Roberta Lewandowskiego, a więc to oczekiwania w stosunku do Wichniarka nadzwyczaj wysokie. Dzisiaj te oczekiwania spełni. Żelew, Wojtkowiak. Poza tym ja powiem tak, to trio ofensywne, Stilicz, Peszko i Kriwiec, to jest naprawdę broń Lecha. Ci piłkarze pracowali na Lewandowskiego. Jeśli będą pracowali na Wichniarka, widzę, że on się rozumie ze Stiliczem już od tego spotkania. Możemy powiedzieć, że się świetnie rozumieją, bo to nie była jedyna akcja, w której padł gol. W pierwszej połowie 2-3 razy świetnie wymienili piłki. Też było duże zagrożenie dla bramki strzeżonej przez Lomaję. Jeśli on się będzie rozumiał z tymi piłkarzami, tego trio ofensywnego, jeśli bardziej ofensywnie będą grali boczni obrońcy. Gancarczyk ma świetnie ułożoną lewą nogę. Do tego czy Wojtkowiak, czy Kikut, którzy też przecież włączają się do akcji ofensywnych. No to naprawdę może dobrze wyglądać. Zobaczmy, jeszcze jedna akcja Lecha. No tutaj próbowali zaskoczyć Lomaję. Sławomir Peszko chciał to skończyć indywidualnie. Było tam trzech kolegów, z którymi mógł jednak poszukać grania w tej akcji, ale decydował się na strzał na bramkę drużyny mistrza Azerbejdżanu. To jest 90. minuta spotkania. Za chwilę dowiemy się, ile doliczy Sasza Kewer, szwajcarski arbiter tego spotkania. Lech blisko, coraz bliżej pierwszego zwycięstwa w kwalifikacjach Champions League. Na razie na poziomie drugiej rundy kwalifikacyjnej tych rozgrywek. Na tym sparingu na Bułgarskiej z Rosenborgiem Trondheim było 13 tysięcy widzów, komplet jak na razie, bo tyle mieści ten obiekt. Jeszcze nie oddane te dwie największe trybuny, tu jeszcze raz akcja Peszki. Ja myślę, że komplet będzie też na rewanżowym spotkaniu z Interem Baku. Też na antenie Polsatu ten mecz o godzinie 20 w następną środę. Opuszcza boisko Sławomir Peszko i na ostatnie fragmenty tego spotkania Jakub Wilk. No to jest też piłkarz, który się rozwija. Zobaczmy, Żelew na pole karne. Gadzijew. Ważna interwencja Posadzkiego, wcześniej podniesiona chorągiewka asystenta. Był na spalonym Nizami Gadzijew. Jeszcze chyba za kwestionowanie decyzji arbitra dostanie skrzydłowy drużyny mistrza Azerbejdżanu żółtą kartę. Sygnalizacja arbitra technicznego, być może. W ogóle nie zamierza nic doliczać arbiter. I tylko czeka, jak teraz wznowi grę Kotorowski, bo przecież kilkadziesiąt sekund tracił na rozmowę z Gadzijewem, później na pokazanie mu żółtej kartki Sasza Kewer. Jeszcze odegranie Mikołajczaka do Kiełba. Kiełb zatrzymany przez Lewina. Lewin, faul Kiełba. Rozpoczyna Lomaja. Żelew. No i będą teraz chyba jak najszybciej transportować piłkę pod pole karne Kotorowskiego. Tak jest, podanie do Carsonsa. Ten walczył z Bosackim. Cofnięty Iniacz. Mikołajczak. Niedokładnie do Wilka. Daszdemiron. Interweniuje Gancarczyk, czy zdąży przed linią końcową. Tak ambitnie tam walczył, żeby uniknąć rzutu rożnego. Jest tylko aut. Brawo, nie kalkulował. Daszdemiron. Złatinow. Złatinow do Daszdemirona. Daszdemiron. Gadzijew. No, przeniósł teraz piłkę nad bramką, ale też świetnie zagrali tutaj w tym bocznym sektorze boiska zawodnicy mistrza Azerbejdżanu. Gdyby to dograł lepiej Gadzijew, to miałby problemy. Tam Krzysztof Kotorowski, ale na nasze szczęście widzimy, że wszedł za głęboko pod piłkę. Ta po zagraniu Gadzijewa opadła tylko na siatkę bramki Kotorowskiego i myślę, że lada moment będzie kończył już te zawody
Sasza Keber. Żelew. Lomaja. Piłka już w linii pomocy. Jeszcze Kandelaki. Czy będzie jeszcze jedna wrzutka? Kandelaki faulowany przez Kiełba. No raczej to był spryt, doświadczenie Kandelakiego i brak ogrania na poziomie europejskich pucharów. Tu jeszcze Jacka Kiełba. No to popatrzmy, co wydarzy się chyba już przy tym ostatnim stałym fragmencie gry dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. Kandelaki. Wrócili niemal wszyscy zawodnicy Lecha we własne pole karne. Kandelaki. Kotorowski. Gancarczyk. Lomaja. Mdżawanidze. Mdżawanidze. Do Carlsonsa. Bosacki tutaj pewnie wygrywa to starcie. Jeszcze tam Czerwenka, Czertoganow, walczący Bandrowski. Piłka tutaj zagrywana przez Kiełba w kierunku Krivca, ale zatrzymana. Daszdemiron. Daszdemiron. Pokazuje się Gadzijew. Daszdemiron z dystansu, Kotorowski. No, już 4 minuty doliczone tutaj upłynęły. Patrzy na zegarek Jacek Zieliński. Spogląda w kierunku arbitra technicznego nasz trener. Kotorowski wznawia, a arbiter gwizdze po raz ostatni. Mistrz Polski Lech Poznań w swoim pierwszym występie w kwalifikacjach Champions League wygrywa tutaj nad Morzem Kaspijskim w Baku w Azerbejdżanie 1-0 po bramce Artura Wichniarka. Może niewielki krok, na razie mały kroczek, ale jednak w stronę Ligi Mistrzów został zrobiony. 13 lat czekamy, Kopenhaga to był awans przed 13 laty Widzewa kosztem Brentby. Teraz aż 3 rundy do przejścia, to jest pierwszy z 6 meczów, które ewentualnie zaprowadzą Lecha do rozgrywek grupowych. Ja bym powiedział, pierwsza połowa to były stałe fragmenty gry, kilka akcji Stylicz, Wichniarek, sam początek drugiej części spotkania, to jest ta bramka, zagranie Stylicza ze skrzydła, oni się zaczynają świetnie rozumieć i jakże ważny gol Artura Wichniarka. No i ci, którzy oglądają Bundesligę, to wiedzą, że Artur Wichniarek takich bramek w Bielefeldzie sporo strzelił. To jest ta umiejętność 49, wyjścia w pierwszej lidze, 38 w odpowiednim momencie, w tempo do podania Semira Stylicza. Także w dobrych nastrojach będą... Dżabulani pomógł. Będą wracać piłkarze Lecha Poznań do stolicy Wielkopolski, a może Artur Wichniarek wyprosi tę piłkę od sędziego i zachowa ją sobie na pamiątkę po tym powrocie, po tylu latach do Ligi Polskiej. Proszę Państwa, żegnamy już Azerbejdżan, żegnamy się z Baku. Lech Poznań dzisiaj zwycięski. Lech będzie grał mecz rewanżowy za tydzień w środę o godzinie 20. Dziś już Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszamy, ale oczywiście europejskie puchary na antenach Polsatu, Polsatu Futbol, Polsatu Sport, także Polsatu Otwartego u nas tej jesieni. W czwartek mecz Wisły Kraków z Szablem. My już Państwu dzisiaj dziękujemy, dziękując za tę transmisję i będąc w dobrym nastroju. Roman Kołtoj. Mateusz Borek. Lech wygrywa z Interem Baku 1-0 po bramce Artura Wichniarka.